Witam Państwa dzisiaj na spotkaniu w Lublinie z Jarkiem Bzomą. To mi przyjemnie, bardzo chętnie się z Państwem spotkam dzisiaj. Proszę Państwa, znacie mnie dobrze. Nie nagrywam rzeczy, których nie czuję. A po obejrzeniu kilku materiałów z Tobą i po przeczytaniu kilku Twoich artykułów poczułem to bardzo mocno. Ale chciałbym powiedzieć, że ci ludzie, którzy są niegotowi na absolutnie wywrotową wiedzę, niech tego nie oglądają. Niech tego nie oglądają. Cała reszta proszę, żeby sobie usiadła w fotelach, zdjęła kapcie, bo i tak wam spadną. I szykujcie się na naprawdę, naprawdę, naprawdę wysoką jazdę. Opowiemy dzisiaj coś, za co ludzie przez wieki bardzo drogo płacili. Nawet życiem. A okazuje się, że jest to nam wszystkim dostępne i bez wielkich problemów osiągalne. Także byłem zdziwiony, że aż niewiele trzeba, żeby się dowiedzieć wszystkiego, wszystkich odpowiedzi. Najbardziej fundamentalne pytania. Jarku, może zanim zaczniemy Twoją historię i Twoje doświadczenia, bo powiedzmy sobie od razu, że ta cała wiedza, którą Ty masz, którą zdobyłeś, opiera się na Twoich doświadczeniach, tak? Na moich i na dość dużej grupie śniących, którzy ze mną korespondują i wymieniają sny. Rozumiem, rozumiem. Ja zanim, albo nie, może najpierw opowiedzmy od początku, czyli jak to się zaczęło, co z tego wynikło, jakie były następne kroki, a jak to już opowiesz, to powiesz mi, jak jest zbudowany wszechświat, jak jest zbudowana Ziemia, jak jest zbudowana materia, jak jest zbudowany człowiek, jak jest zbudowana świadomość. Głównie to ostatnie. Powiem Ci, jak jest zbudowana świadomość, bo cała reszta jest mało interesująca i tak naprawdę wynika ze struktury świadomości. Ale jak się to wszystko zaczęło? Wszystko zaczęło się od mojego zainteresowania OBE, czyli popularnie znanym wychodzeniem z ciała. Okazało się, że nie miałem z tym większych kłopotów. Jak kiedyś Cię to zainteresuje, to Ci opowiem, jak wychodziłem z OBE, bo technika jest bardzo prosta i ogólnie dostępna. Jak wie się, jaki mechanizm jest tak zwanego wychodzenia z ciała, to będziesz mógł to powtórzyć bez większych kłopotów. Wychodzenie z ciała, czyli odłączanie jakby świadomości od ciała fizycznego, które... Psychiatria nazywa to dysocjacją. Dysocjacją. Padaczkową, epileptyczną, znaną właściwie współczesnej nauce od czasów Dostojewskiego. Nazywało się to padaczką Dostojewskiego i to, co robią obenauci, to jest nic innego jak generowanie w sobie stanów przedpadaczkowych, przedepileptycznych. Dlatego jeżeli ktoś ma skłonności do padaczki czy do schizofrenii, to bardzo to się może źle skończyć. Nie mówię to dlatego, żeby Cię przerażać, tylko dlatego, że sam doświadczyłem zbyt dużego naporu tej dysocjacji i dlatego się wycofałem z OBE i z LD na rzecz czegoś, co sam wymyśliłem. Czyli pierwsze kroki to było OBE i LD. Tylko, że ono po pewnym czasie zaczęło się zdarzać spontanicznie, nawet kiedy przymknąłem oczy i w płytką drzemkę wpadałem, stawałem naprzeciw siebie, siedzącego w fotelu. Także mam też znajomych, którzy OBE osiągać zaczęli już w czasie jazdy samochodem i to zaczęło być naprawdę niebezpieczne. Tak, bo to w każdym stanie, kiedy tylko wpadniemy w taki relaksujący stan, to jak już ktoś rozhuśta to OBE, to się niestety potem już nie daje tego kontrolować. Większość nie może tego osiągnąć i bardzo za tym tęskni.
z mojego dzisiejszego punktu widzenia to jest może i fascynujące dla kogoś, kto chciałby czegoś takiego doświadczyć, a nigdy nie doświadczył. No, fakt, że rzeczy się tam różne mogą dziać i część z nich generujemy sami i to jest niesłychane, bo można przejść przez ścianę, można wygenerować przedmioty, których nie ma, możemy wchodzić w relacje z osobami, możemy je kreować, możemy spotykać się z osobami, których byśmy nigdy nie oczekiwali, że spotkamy. Tylko tak naprawdę to nie jest żadne wychodzenie z ciała. Dysocjacja, ona jest bardzo sugestywna i właściwie dlatego wszyscy to tak przyjęli, że to jest opuszczanie własnego ciała, ponieważ obserwujemy siebie z zewnątrz, ale właściwie za to odpowiedzialne są struktury w płacie skroniowym i dlatego to się nazywa padaczką skroniową. Co ciekawe, padaczce skroniowej towarzyszą stany teofaniczne. O, trudne słowo. Czyli odczucia kontaktu z boskością. Dlatego Dostojewskiego padaczką to nazwano. Bo jemu towarzyszyły takie różne wieszcze stany i on to wszystko opisywał w sposób bardzo taki natchniony. W każdym bądź razie po takim epizodzie, kiedy w momencie takiej płytkiej drzemki zaczęło mnie podnosić na metr wysokości i rzucać o ziemię, i nie mogłem nad tym zapanować. Znaczy, nie twoje ciało fizyczne. To się nie dało odróżnić. Aha. Czyli to tak samo odczuwasz? Do tego stopnia, że leżałem w ciemnym pokoju, podnosiło mnie metr do góry i rzucało na ziemię. Ja byłem przekonany, że robię tyle hałasu, że zaraz cały dom obudzę. I że wszyscy się zbiegną. Okazuje się, że to było właśnie w stanie OB. Ja bardzo długo nie wiedziałem, co się wtedy wydarzyło. Miałem naprawdę stracha poważnego. Ale jesteś, przepraszam, że przerwę, ale jesteś przecież wykształconym medykiem. Tak. I nie sądzisz, że było to jakieś, nie wiem, urojenia, jakaś... Zachowywałem wtedy świadomość, tak jak się wobec zachowuje. To jest to te stany, ja sobie zdawałem sprawę, że byłem niedawno w OB, ale to, co mnie spotkało, nie wiedziałem, czy to jest jawa już, czy to jest OB. Było to tak opresyjne, że zacząłem się modlić do Jezusa Chrystusa, bo tylko mi to przyszło do głowy. No, jestem wychowany w jednej religii, no i daję wam słowo, że w takiej opresji, nawet jak jesteście ateistami, zaczniecie myśleć tylko w jednym kierunku. Strach ściska trochę. I pozbawia jakiegokolwiek krytycyzmu. Nie mamy wyboru. Mhm. To jest przeżycie ekstremalne i co ciekawe, puściło mnie po tym. No i obudziłem się. Zdałem sobie sprawę, że to było jedno z OB. No i zacząłem się zastanawiać, czy nie powinienem z tego zrezygnować. Ale jak każdego z poszukiwaczy sedna sprawy, jednak zaczęło mnie to kusić wszystko. Ja już miałem pewne doświadczenie z kontaktami w OB i w śnie świadomym z tymi monroowskimi pomocnikami, wysokimi czarnymi panami, którzy mnie nawet kiedyś we czterech odwiedzili. Uciekłem przed nimi wtedy. Śmiali się ze mnie. Dałem takiego nura do ciała z powrotem, że sam się ze śmiechem obudziłem. W każdym bądź razie powszechnie w środowisku obenautów jest używane takie określenie MTJ, czyli moja totalna jaśń.
No i zawsze przy okazji tego OB, w tę stronę się każdy z OB-nautów, takich, którzy chcą poważnie doświadczyć tego stanu, a nie tylko rozrywkowo, to w tę stronę najpierw tą swoją intencję kierują. No i po tym epizodzie, a jeszcze miałem wcześniej nie bardzo ciekawy epizod, kiedy po raz pierwszy usłyszałem głos śnienia. Pierwsze, o czym pomyślałem, to czy czasem nie był to atak schizofrenii, bo głos był autentyczny, dobitny, nieznany mi, nie mój. I powiedział mi, że o 5:30 zmarł mój ojciec. Słowami? Słowami. Akustycznie wypowiedziane. Tak, tak, tak. No i oczywiście się obudziłem, czyli wyszedłem z tego stanu OB. Przeleżałem do rana, bo myślę sobie, no nie chcę robić zamieszania do ojca, do mamy. Nie będę dzwonił bladym świtem, no ale to sobie tak myślę, jeżeli się coś stało, no to zaraz oni do mnie zadzwonią. No minęła 6:00, 7:00, nikt nie dzwoni. Przed 8:00 zadzwoniłem w innej sprawie, okazuje się, że to była nieprawda. Czyli co, głos sobie jaja robi po prostu? Nie wiedziałem wtedy. Nie wiedziałem w ogóle. Myślałem, że to w ogóle się na tym OB kończy. Co najwyżej jeszcze na tym głosie śnienia. No i tak sobie pomyślałem, no skoro to nie jest takie do końca prawdziwe, ponadto z tym OB to jest taki problem, że kiedy wyjdziemy z ciała w pomieszczeniu, które dobrze znamy, to pomieszczenie rzeczywiście jest takie, jakie je znamy. Czasem się zdarzają jakieś artefakty dziwne, których nie było, albo które mają jakieś takie dodatkowe elementy, na przykład jak stoi pusta butelka, to coś z tej butelki się wydobywa, jakaś tam taki jak dym. No to czyli zawsze coś takiego jest, co zwraca uwagę na inność. Co jest tak? Troszkę, ale pomieszczenie, w którym, no czyli najczęściej w sypialni, czy w pokoju, w którym śpimy zazwyczaj, to znamy go bardzo dobrze. Problem pojawia się, kiedy chcemy przejść na przykład przez ścianę, bo można wyjść przez ścianę, można wyjść przez drzwi, przez okno zamknięte, to nie stanowi żadnego problemu. Problem pojawia się zaraz po przekroczeniu tej bariery. Tam nigdy nie ma tego, co jest w rzeczywistości. A jeżeli jest to podobne, to bardzo odbiega od tej rzeczywistości, którą znamy na przykład z podwórka czy z ogródka. Ponadto w tej strefie poza tymi drzwiami czy tą ścianą można spotkać, szczególnie jeżeli ktoś jest takim początkującym OB-nautą, przepraszam, takie postacie, które bardzo dużo robią, żeby nas zawrócić z tej drogi. Próbują nas przerazić generalnie. Strażnicy jacyś, tak? Coś w rodzaju strażników. No i to jest mniej więcej, do tego się sprowadza wiedza, jaką można zaczerpnąć z doświadczeń OB. No i po tych wszystkich wydarzeniach, które opowiedziałem, tak sobie pomyślałem, że może sobie dam spokój. Ale tak następnej nocy myślę, nie będę, bo ten stan OB przecież nie jest za każdym razem osiągalny bezwysiłkowo. W każdym razie zaniechałem tego dostrajania, czy odstrajania, jak to woli, na prawym boku, tego odliczania i tam przechodzenia przez te fazy. Tak, ja pamiętam, bo to bardzo długo trwa. Nie? To jest... Czasem 2-3 godziny, tak. Czyli taki klasyczny ten mechanizm to taki jest, że trzeba się najpierw wyspać, potem zaczynamy się na prawym boku relaksować, odliczając z góry na dół najlepiej, bo pod górę to można zasnąć, bo mniej więcej te sekwencje rosnące to bardziej mamy wprowadzone w świadomość. I to jest wszystko fajnie, tylko to jest wszystko przeciw nam, tak naprawdę. To się dopiero okazało po jakimś czasie. Ja nie mówię tego z punktu widzenia nauki katolickiego kościoła czy egzorcystów, tylko wiedza popularna na temat tego podróżowania, nazwijmy to we śnie, jest tak naprawdę na najniższym poziomie. Czyli turystyka
pozacielesna. Głównie. Tak? Nie ukrywajmy, wiele osób oczekuje również przeżyć erotycznych. Mhm. Szczególnie w śnie świadomym, bo jest pewna cienka granica między OB a snem świadomym, ale nie jest ona aż taka znowu istotna. W każdym bądź razie, kiedy już tak postanowiłem się z tym OB troszkę rozstać na jakiś czas, coś mnie podkusiło, żeby tak zwanego MTJ, czyli moją totalną jaźń, poprosić, a właściwie scedować na nią. To, co się ma dziać, jak mam wychodzić z tego ciała, to niech wychodzę, jak nie mam wychodzić, to niech nie wychodzę. No i poszedłem spać. Żona często telewizor ogląda, także warunki były zupełnie nie do OB, czyli telewizor na cały regulator, światło zapalone, ja się odwróciłem na drugi bok i zasnąłem. I czegoś takiego, jak wtedy przeżyłem, to jeszcze nigdy nie przeżyłem. Trudno do dziś byłoby mi określić, co to było, czy to było OB. To była po prostu rzeczywistość, która się nie dawała zweryfikować, bo przy OB są jeszcze takie techniki weryfikacji, czy przy śnie świadomym. Jedni sprawdzają godziny na zegarku, inni wykazują chęć pofrunięcia pod sufit. Jeżeli się to nie udaje, no to jest duże prawdopodobieństwo, że nie jest to OB, tylko rzeczywistość. Aha. Te stany są czasem nie do odróżnienia. Możemy naprawdę nie wiedzieć, że śnimy, aha, czy śpimy. W każdym bądź razie wtedy się zaczęło coś, co nazwałem śnieniem progresywnym. Jest to metoda pozornie znana, bo to jest dlatego progresywne, żeby był ten przedrostek pro, bo wszyscy znamy te sny, takie na życzenie, jak propagował Silva, tak, czyli te z intencją, ale konia z rzędem temu, kto te sny wykorzystał, ich możliwość do końca. Bo nikomu nie przyszłoby do głowy, że można się wśnić w sen. Incepcja to jest dyletantyzm w porównaniu ze śnieniem progresywnym. Amerykanie i Rosjanie próbowali prowadzić te badania nad tak zwanym wywiadem psi. Paradoksalnie jest to właśnie najtrudniejsze do wykonania, ponieważ trzeba to wykonywać na bardzo płytkim poziomie, bo nie da się tego zrobić w OB ani w śnie świadomym. Bo w OB, może ja teraz zacznę zupełnie z innej beczki, bo tak naprawdę OB i sen świadomy w tej skali śnienia progresywnego to są poziomy bardzo niskie. Czyli taka pierwsza, druga klasa podstawówki, tak? Powiedziałbym trzecia, czwarta. Okej. Okay. A tych klas jest 12, a w pewnym sensie jest ich 15, ale o tym powiem później nieco. OB to jest sen z poziomu emocjonalno-wyobrażeniowego, natomiast LD, czyli ten lucid dreaming, to jest z poziomu mentalnego. A to, czego doświadczyłem po poproszeniu MTJ o to, żeby on przejął inicjatywę, to był sen realny. Wśród tych śniących amerykańskich i właśnie anglosaskich to się nazywa RD. U nas jest w ogóle określenie nieznane, real dreaming. Czyli coś, czego nie da się odróżnić od jawy. Mhm. I to jest... Ja jeszcze dopytam tutaj, bo mówię, ja po pierwsze wymagam bardzo prostej nomenklatury, żebym ja to zrozumiał.
I ja zaraz powiem, że to jest bardzo proste, bo ja ją, tą nomenklaturę ograniczyłem do cyfr tylko. Bardzo dobrze. A po drugie, no chcę, żeby to wszyscy zrozumieli, żeby mieli pojęcie o tym. MTJ, czyli ty zgłosiłeś jakby zapotrzebowanie na to, żeby ktoś przejął za ciebie inicjatywę. Ale ja śniłem wtedy jeszcze na cudzej licencji, czyli na licencji MTJ-a. Dobrze. I zażyczyłeś sobie, że żeby on przejął inicjatywę i jeżeli jest, i on zaczął cię po prostu kształcić w pewnych dziedzinach. Jeżeli jest konieczne, żebym ja to OBE kontynuował dalej. A jaka jest relacja tego MTJ-a do ciebie osobowością? Tak naprawdę pod tego MTJ-a mogą się podszywać bardzo różne poziomy świadomości naszej własnej, ale też nie naszej, ale też również różne byty. Także wszystko zależy od stopnia naszej świadomości tak naprawdę. Nie jest to takie proste i nie jest to takie oczywiste. Jeżeli komuś się zdaje, że jest w stanie nad tym zapanować, to jest w grubym błędzie, ponieważ my w tej przestrzeni sennej jesteśmy tylko kilka godzin. Jakąkolwiek świadomość zachowujemy najczęściej bardzo krótko, właśnie w takich fazach OBE i LD. Natomiast większość czasu upływa nam na podróżowaniu w polu świadomości bez tej naszej świadomości indywidualnej. Co się da zapamiętać? No już powiedziałem o trzech warstwach, czyli o tej trzeciej, czwartej i piątej. Czyli trzecia to jest warstwa, to są wszystko warstwy naszej świadomości. Tylko pułapka polega na tym, że my patrząc, używając swojego umysłu dyskursywnego, wszystko dzielimy. Też możesz wyraźnie oddzielić swoje emocje od myślenia. Możesz nawet myśląc zapanować czasem nad swoimi emocjami, a czasem twoje emocje zapanują nad twoją warstwą mentalną i pozbawią cię możliwości krytycyzmu, prawda? Tak. Czyli są to dwie różne płaszczyzny. I na tej samej zasadzie można wydzielić w strukturze świadomości 12 podstawowych warstw. Jak cebula? Jak cebula, dokładnie. Bo w powszechnej świadomości, to zresztą wywodzi się z czasów Bławackiej i teozoficznej, tego napływu tych ideologii hinduskich, wyobrażamy sobie to jako te czakramy, nie zdając sobie sprawy, że tak naprawdę jesteśmy otoczeni polem, a to są tylko punkty przecięcia z tym polem w naszym ciele. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, zaskakująca, powiedziałbym zachwycająca, ale potem powiem o tym przy już odpowiedniej okazji. No i mamy już te trzy warstwy. Są jeszcze dwie warstwy do dołu, czyli to, co nazywa się właśnie w tej tradycji teozoficznej polem eterycznym czy energetycznym i ciało fizyczne. No to mamy już pięć warstw. To już jest pięć warstw. Można to wszystko nazwać jednym słowem rzeczywistość, pięć warstw rzeczywistości. Można byłoby to nazwać małą karmą. Aha. Ja kiedyś w ogóle w karmę nie wierzyłem. I to nie chodzi o to, że poddałem się i przyjąłem tą tradycyjną taką nomenklaturę hindusko-new age'ową, tylko tak to się śni. Co ciekawsze, sny używają liczb i cyfr. I co też jest ciekawe, u nas wszystkich się to dzieje. Bo mam sporą grupę śniących, którzy przysyłają mi sny do interpretacji.
z czasem nabywają jakieś tam już umiejętności takiej autoanalizy, ale ja od razu widzę, z którego poziomu jest sen, ponieważ są pewne wyznaczniki. Są to albo cyfry, albo kolory, albo postaci charakterystyczne dla tych poziomów, które się tam pokazują. Zanim przejdziemy dalej, to jedno podstawowe pytanie. Jak się wykształciłeś w interpretacji snów? Przyjąłem bardzo racjonalną metodę. Jeżeli coś mi się śniło i tego nie rozumiałem, zapytywałem siebie, czyli tego MTJ-a. Potem już to zarzuciłem. Zwracałem się bezpośrednio do duszy. I wcale bym się z tego nie śmiał, bo potem wyjaśnię, którym poziomem jest nasza dusza indywidualna. I przede wszystkim pokażę ci, że popełniamy kardynalny błąd, mówiąc, że to jest nasza dusza. Bo tak naprawdę to my jesteśmy własnością duszy. Jest zupełnie odwrotnie, niż nam się wydaje. Ale jesteśmy póki co przy 5 poziomach, bo potem jest coś bardzo interesującego po tym poziomie 5. Jeżeli ktoś czytał książki Castanedy, to na pewno znalazł tam bardzo dziwny stan, w którym, już nie pamiętam dokładnie, czy chodzi o Don Juana, czy od samego Castanedy, w każdym bądź razie jest mowa o zaśnięciu we śnie. I nie jest, Castanedę już obśmiano, pozbawiono go tytułów naukowych, a zapewniam cię, że ten facet był śniącym. On to w pewien specyficzny sposób ubrał. Zresztą zespołowo dotarliśmy do tego, czym się inspirował Castaneda, pisząc te swoje książki. Jego pobudki były zaskakujące. On chciał przywrócić kulturę Meksyku światu. Chciał, żeby ta rdzenna kultura zaczęła z powrotem coś znaczyć. I właściwie to był jego podstawowa pobudka przy pisaniu tych książek. Ale w rzeczywistości był śniącym. Śniącymi było bardzo wielu ludzi. Jeżeli na przykład czytałeś Meyrinka, Golema, filmy żeśmy oglądali wszyscy. Mhm. I to adaptacje bardziej albo mniej egzaltowane. Wyobraź sobie, że ja w tym roku po raz pierwszy ściągnąłem sobie z internetu tego Meyrinka, Golema i niemalże nie spadłem z krzesła. On dokładnie opisał w tej książce to, o czym ja mówię w tej chwili. Cała książka jest o jakimś hipotetycznym golemie, który się tak naprawdę w tej książce nie pojawia, ale cała książka jest tak zbudowana i zakończenie jest tak podane, że jeżeli ktoś jest osobą śniącą, a nie ignorantem, to wie, że tym golemem jest człowiek. Tak naprawdę. Radzę przeczytać. Jest to wspaniałe. Trzeci rozdział J, on się tak nazywa, bo to chodzi o księgę Ibur, a do tego Ibura to wrócę, bo ten Ibur to jest to, co mnie napędza tak naprawdę. I księga, nazwę, on, ten Ibur mój nie przedstawił się jako Ibur. Zaczerpnąłem tą nazwę z Kabały, bo ja śniąc, czym głębiej zapuszczałem się w te rejony świadomości nieświadomej, tak? Musiałem właściwie odbyć studia kognitywistyczne. Aha. Mnie to zajęło prawie 10 lat. Przeczytałem na ten temat wszystko, co jest dostępne.
Rozmawiałem z bardzo różnymi ludźmi. Jak pisałem tą książkę, bo ta książka jest zapisem wszystkich snów noc po nocy. I jak już to później do składu wszystko szło i uzupełniałem to refleksjami swoimi, ale też podawałem przykłady właśnie z literatury mistycznej, ale też i na przykład na krótko poznałem jeszcze przed śmiercią przez internet profesora Wetulaniego. Od niego uzyskałem potwierdzenie co do roślin, działania roślin narkotycznych i enteogenów dostępnych w rejonie Jerozolimy. To jest bardzo ciekawy rozdział w mojej książce. No dobrze, ale rozmawialiśmy o tej interpretacji. Jak to by się udało... A, no właśnie, bo no właśnie ze mną to jest taka rozmowa, że ja popłynę w zupełnie inny zakamarek. Jak to by właśnie się oddało znaleźć ten język... Właśnie na tym polega sienie progresywne. Tam na jakąś nazwę trzeba było nadać, więc nadałem temu nazwę śnienia progresywnego. I śnienie progresywne polega właśnie na tym, że jeżeli nam się coś przyśni i nas to zainteresuje, to następnej nocy prosimy, możemy te prośby zanosić do bardzo różnych warstw, z własnej świadomości, do własnej duszy. Najczęściej ja to robię, jeżeli oceniam, że problem jest z konkretnego poziomu świadomości, to kieruję do znanych mi bytów czy warstw świadomości z tego właśnie poziomu. Bo ja mam bardzo duże znajomości już w tej chwili. Tam. Tak, tak. Mam swojego dewę z poziomu ósmego. Mam... Z ósmej klasy. Z ósmej klasy. Tak. No i tam z każdego poziomu mam kogoś znajomego, do którego bardzo szybko zyskuję dostęp, ponieważ sobie przypominam przed snem o nim i do niego kieruję pytanie. No i w ten sposób możemy sen z jednej nocy analizować przez pół roku, śniąc każdy z jego elementów. Jak nas zainteresuje, to jeszcze w tym śnie przyśnionym możemy śnić następny element. Cała trudność polega i pewnie czujność i pewność siebie śniących bardzo szybko właściwie zatrzymywała cały ten proces, ponieważ nie można tego było w żaden sposób potwierdzić, ponieważ następny sen, który śnimy tej samej nocy, czy następnej nocy na ten cząstkowy wybrany temat, jest pozornie snem o zupełnie innej narracji. Czyli nie jest tak, że jak śnimy o plaży i wśnimy się w parasol czy w leżak, to następny sen będzie o plaży i o tym leżaku wewnętrznym. Może się zdarzyć, że będą jakieś takie elementy plażowe czy morskie, ale tak naprawdę on może być zupełnie czym innym. Ponieważ musimy teraz zapytać się o sprawę fundamentalną. Czym jest to, co nam się śni? Czy to jest tak, jak Adler mówił, że śnią nam się rzeczy, które żeśmy widzieli w ciągu dnia, zapadły w nas, czy tak jak w ogóle psychoanaliza twierdzi, że to są jakieś nasze tam przeżycia zepchnięte do nieświadomości. Czym to właśnie jest? I odpowiedź jest... wcale nie jest wymijająca. Dla niektórych osób może być zaskakująca. Bo my śnimy tak naprawdę, zanurzamy się w polach świadomości, które nie mają żadnego kształtu. A nasz umysł nadaje im i narrację, i kształty tego, co znamy z jawy. Bo on tylko to zna. Aha. Czyli dobrze, ja teraz wyjaśnię swoją wersję, jak ja to rozumiem. Podczas naszego snu łączymy się jakąś nicią, czymś tam, z jakimś ogólnym polem informacyjnym, który nam udziela jakichś tam informacji i wskazówek, ale tylko w sposób taki, który my możemy zrozumieć. Tak jest.
Dziękuję. Jest jeszcze bardziej ciekawie. Jeżeli wchodzimy z polem świadomości w interakcję, to pole świadomości... Wiesz, czym byłem bardzo zaskoczony? Bo ja się spodziewałem jakichś diabłów albo jakiejś presji, jakichś niebezpieczeństw. Zaprogramowano w nas nieufność i obawę przed snem i przed tym, co nas we śnie spotyka. Słowo zaprogramowano, wytłumaczmy sobie później, bo to jest i bardzo... zrobiono to świadomie. O. I zrobiono to świadomie. To jak będziemy mówić o budowie. Prawdziwy kontakt ze świadomością jest wzruszający. Na poziomie naszej duszy, to jest poziom numer 7 według mojej skali, doświadczamy czegoś, co mistycy nazywają darem łez. Jeżeli docieramy, potem to już trochę na nas to mniejsze wrażenie robi, ale pierwsze moje spotkanie z moją własną duszą skończyło się tym, że obudziłem się zalany łzami, włącznie z rękawami od piżamy. To jest przeżycie no, poruszające, nawet jak sobie to przypominam dzisiaj, to głos mi się załamuje. Przy czym z wielkim zdziwieniem po jakimś czasie zorientowałem się, że tego rodzaju stany bardzo chętnie się nazywa to miłością, że dusza nas kocha, a to nie ma nic wspólnego z takim uczuciem, jak my sobie wyobrażamy. To jest po prostu jej naturalny stan. My go odbieramy w taki wzruszeniowy sposób. Bo tak to rozumiemy, tak? Bo jest to tego rodzaju zakres świadomości, który przekracza nasze zdolności pojmowania, ale budzi w nas zaufanie i błogostan, bym powiedział. To jest takie odczucie jakiejś takiej pewności, bezpieczeństwa. Tymczasem to jest naturalny stan tego poziomu. W ogóle nigdy mi nie przyszło wcześniej do głowy, że my bez przerwy interpretujemy doznania z różnych poziomów świadomości, nie zdając sobie z tego sprawy. Kiedy zacząłem śnić progresywnie i zacząłem się zagłębiać w to wszystko, okazało się, że jak już mówiłem o tych pięciu poziomach, co jest po tych pięciu poziomach, to jest pytanie podstawowe. Tam jest taka granica. I to jest granica, która odwraca wszystko 180 stopni. I odwraca to w zaskakujący sposób. To jest właśnie to zaśnięcie we śnie. Pierwszy raz zasnąłem we śnie, kiedy poprosiłem, ja już wtedy się zwracałem nie do MTJ-a, tylko zwracałem się do, jak byłem przekonany, do swojej duszy się zwracam. Potem się okazało, że to nie jest moja dusza, tylko to jest właśnie Ibór. To jest coś, co na poziomie mojej duszy postanowiło mi pomóc. Ale on należy do ciebie lub też ty do niego? Nie. Nie. To jest byt właśnie z poziomu świadomości ludzkiej duszy. Czy głupio mówię, bo to nie jest żadna ludzka dusza, no, tylko z poziomu duszy, no, już bądźmy konsekwentni, który się zdecydował zrealizować jakiś swój plan, pomagając innej ludzkiej istocie. To jest to, co Sokrates nazywał daimonionem. Można mieć takiego Ibura na różnych poziomach. Można mieć na bardzo niskich też. Także to jest... Kluczem jest intencja. Jeżeli mamy intencję wzniosłą, to prędzej czy później doczekamy się, że zainteresuje się nami byt
z poziomu jakiegoś odpowiednio wysokiego. Co się dzieje po przekraczeniu granicy? Ja ją nazywam granicą 5 łamane przez 6. Mam też taką drugą warstwę nazywniczą, trochę taką z tej wiedzy ezoterycznej indyjskiej, hinduskiej zaczerpniętą, bo bardzo dobrze pasuje. Jakoś widocznie tamta ekipa odrobiła lekcję. Może nie wszystko przekazali reszcie, co jest czym. W każdym bądź razie dziwnie się zgadza. Co więcej, kiedy już zacząłem w miarę sprawnie śnić, byłem zachwycony, bo doszedłem do przekonania, że zdemaskuję chrześcijaństwo. I wraz z rozwojem tego śnienia byłem coraz bardziej zdziwiony, ponieważ chrześcijaństwo, tak jak wszystkie religie, bardzo dobrze rozpracowało całą strukturę świadomości. Oczywiście wersja popularna jest pełna skrótów, ale chrześcijaństwo i tak bardzo uczciwie z nami postąpiło. Potem możemy porozmawiać na temat tych obrazów takich, które nam się od razu rzucają, kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, o w niebo wstąpieniu, w niebo wzięciu. Mamy takie gotowe kalki. Potem powiem Ci, czym są w rzeczywistości te kalki, ale najpierw muszę przeanalizować te wszystkie poziomy świadomości. Słuchaj, zaczekaj, moment. O poziomach świadomości za chwilę. Ja muszę sobie uporządkować to wszystko w głowie. Zacząłeś od OB, od LD. No już wiemy, że OB i LD to są tylko sny, tak, z poziomu trzeciego i czwartego. Tak. A później postanowiłeś... sen realny jest z poziomu piątego. Postanowiłeś porzucić turystykę, chciałeś szukać, nie, no, bo ja się rozwijać. Bo ja się tym zająłem z pobudek duchowych. Znaczy chciałem się dowiedzieć, jaka jest przyczyna wszystkiego. Bardzo dobrze. Czyli to, z czego się śmieją wszyscy filozofowie, bo wiedzą, że się tego nie można dowiedzieć. Okej. Okay. I poprzez to, do czego doszedłeś, zacząłeś tutaj w materii, w różnych religiach i w różnych filozofiach potwierdzenia, szukać, co tak. To jest, z czym ty się zetknąłeś fizycznie, tak? Z czym ty się zetknąłeś. I nagle się okazuje, że wcale to nie jest takie głupie, to co mówią mi religie. Nie, jeżeli się wie, filozofię. Jeżeli wie się, zna się strukturę świadomości, natychmiast wychwytuje się w każdym obrazie religijnym. Od razu rozpoznajesz, co on ma tak naprawdę do przekazania. Jak ci powiem, czego obrazem jest na przykład... Są narodziny Jezusa w grocie, czy w stajence, obojętnie jak to nazwiemy, te trzy postacie, które są wewnątrz i trzy postacie, które są zewnątrz, czyli trzej królowie i nawet te dary, które z sobą przynieśli, one świetnie pasują do tych struktur świadomości. Ale musimy przeanalizować całą strukturę świadomości. No właśnie, a co byś powiedział na to, wiesz, bo ja wziąłem ze sobą karton taki i może byśmy narysowali, może to tak graficznie. Ja jestem akurat wzrokowcem i graficznie jakbyś mi pokazał, jak to... Otóż właśnie nie zrobimy tego. O. Nie zrobimy tego dlatego, że zrobisz to, co każdy chce zrobić. Zbudujesz sobie obraz, który zapamiętasz. I to będzie ta twoja pułapka, bo już go nie będziesz mógł porzucić. Ponieważ tak naprawdę... A to jest bardzo ciekawe. To transcendowanie, czyli oddzielanie tych warstw, jest cechą umysłu. Kiedy spoglądasz na to z poziomu... no tutaj użyję nazwy, której jeszcze nie znasz, szczeliny 8-12, czyli nieprzejawienia, wszystko jest jednym. Dotarłem do tej granicy 5-6,
Ona obraca o 180 stopni, ale my sobie bardzo chętnie ją wyobrażamy linearnie, że dochodzimy do tej granicy i jest pięterko wyżej i pięterko wyżej. Tymczasem ten obrót o 180 stopni tak naprawdę powoduje, że ona się nakłada na te pięć warstw, o których mówiłem. I tam są kolejne warstwy. I tam potem jest jeszcze jedna granica. I ta druga granica odwraca wszystko do góry nogami. Jak mówię do góry nogami, to my sobie to wyobrażamy, ale to dotyczy wszystkich pojęć, wszystkich wyobrażeń i obrazów też naszych takich myślnych. I tak naprawdę wszystko to się nakłada na siebie i się w jednym punkcie to kończy. Zgadłbyś od razu, w którym. Mniej więcej na wysokości serca. Tam jest cały ten projektor. Wszystkie religie o tym mówią, tylko mówią to w swój sposób. Tak. Castaneda mówił, że punkt połączenia jest za naszymi łopatkami. Rzeczywiście tam jest. Jest czerwony. Ja po latach śnienia trafiłem na książkę Yoga snu i śnienia, Dzogchen. Pewnie nie słyszałeś o tym. A o Bon słyszałeś? Jungdrung Bon. To jest najstarsza religia Tybetu, jeszcze przedbuddyjska. Szamanistyczna w pewnym sensie, a jej założycielem jest, znaczy był Miłocze, określany jako Budda, ale nie ten Shakyamuni. I ten Budda Miłocze żył 18 tysięcy lat temu. I ten Jungdrung Bon, bo tych bonów jest kilka odmian, jest i też wulgarny szamanizm, taki czarownictwo i tego rodzaju kwestie, ale Jungdrung Bon to jest ta jego odmiana, nazwijmy to, wysoka. W tej chwili to właściwie się przenika, ale to można uznać, że to jest Dzogchen. To jest Dzogchen, to oznacza takie samowyzwolenie. Próbowano ten bon zlikwidować. Buddyści tybetańscy wcale nie są przykładem aniołów i oni dość brutalnie próbowali wyplenić ten bon z tego swojego terytorium. Ale im się to nie udało i w tej chwili Dalaj Lama Dzogchen traktuje jako jeden z elementów przydatnych buddyzmowi tybetańskiemu. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jak przez bardzo długi czas książki związane z Dzogchen, ja kiedyś nawet miałem taką książkę, w ogóle nie wspominały o jodze snu i śnienia. Jak tylko znalazłem w tytule sen i śnienie, bo wszystko na ten temat przeczytałem, co jest tylko dostępne w polskiej literaturze, a i co mi się tam udało przetłumaczyć na automatycznym tłumaczu w Google'ach z innych języków, to czytałem. No i tak się zdarzyło, znacznie miało się tak zdarzyć, że wpadła w moje ręce ta książka już całkiem niedawno, jakieś 3 lata temu. I z wielkim zaskoczeniem stwierdziłem, że odkryłem to samo 18 tysięcy lat potem. Czyli wyważyłem otwarte drzwi. Czyli wchodzisz w te same schematy, które już zostały opisane gdzieś tam wszędzie, tak, ale poprzez własne doświadczenie. Tak? O zgrozo, one są w ogóle wszędzie znane, tylko my jako zwykli ludzie ich nie znamy.
To są te najbardziej ezoteryczne tajemnice, które się ukrywa w gnozie, masonerii, poprzez różokrzyżowców są ukrywane, w chrześcijaństwie również, w sufizmie, bo sam islam... A to dlaczego one są ukrywane? Bo co, no ktoś robi na tym kasę, czy chce władać nad innymi, czy jak to jest? Myślę, że nie. Po prostu... Tak naprawdę ludzie nie chcą się dowiedzieć. Ja sam się zdziwiłem, bo myślałem, że będą jakieś trudności w tym, co robię i że nie uda mi się dotrzeć do sedna. Aha. Tymczasem okazało się, że jedyną przeszkodą jest moje zrozumienie. Jak już zacząłem z tym swoim burem, ma nawet imię, to jest jakiś byt staroperski. Nazywa się Shirin. Nie wiedziałem, co to znaczy. Nie mam języka z perskim jakimś tłumaczeniem. No, tam zacząłem szukać po internecie, tam anglojęzycznym, takim, śmakim. No i okazało się, że Shirin to znaczy słodycz. Bardzo ładnie się nazywa ten ibur. I ten ibur jest, ma jakieś korzenie staroperskie. Być może, jak tak potem się zaczynałem zastanawiać, może zoroastriańskie. I to jest jakiś byt, który chce się w ten sposób zrealizować, a może właśnie... To nie jest byt opętujący, posesyjny. Wiele razy mnie zostawiał i biegałem w snach za nim, żeby go sprowadzić z powrotem. Także to nie jest tak jak są byty posesyjne, ale to są właśnie poniżej tej granicy 5-6. O piekle porozmawiamy. Zaraz. Też w swoim czasie. W swoim czasie. Dobrze, tak żeby zakończyć ten odcinek jeszcze podsumowując. Świadomie czy nieświadomie znalazłeś metodę na... Albo metoda mnie znalazła. Albo metoda ciebie znalazła na badanie rzeczywistości. Szeroko pojętej. Szeroko pojętej rzeczywistości. Ta. Czyli w zasadzie powiedz, czy jesteś w stanie uzyskać każdą informację tą metodą? Zależy, co rozumiesz przez każdą informację. I czy te informacje są prawdziwe? Może w ten sposób jeszcze. Sprawa się bardziej komplikuje, ale to zrozumiesz dopiero, jak dotrzemy do końca. Dobrze. Ponieważ musimy się zastanowić, co to w ogóle znaczy informacja, czym jest prawda, czy jest w ogóle jakiś poziom graniczny dla pojęć prawda i fałsz, dobro i zło, albo rzeczywiste, nierzeczywiste. Pierwsze, co zrobiłem, to przestałem używać na to, co jest ponad granicą 5-6 słowa nieświadomość. W tej chwili to już weszło do słownika codziennego i właściwie ludzie nawet nie wiedzą, co myślą, mówiąc nieświadomość. Rozmawiałem z siostrą klauzurową, która zaczęła używać słowa podświadomość i nieświadomość. No, tak nie można. Trzeba się trzymać własnej doktryny. Zacząłem to, co jest nieświadome, nazywać świadomością przez duże si. I no, w języku mówionym to jest pewna trudność, bo musiałbym to zaznaczać za każdym razem, ale w piśmie to od razu widać, że tam jest si przez duże si. Ponieważ ja byłem głównie nastawiony na napisanie, nie na mówienie. Także potem dopiero mnie wciągnięto w jakąś audycję radiową, teraz z kolei tutaj, co już w ogóle jest czymś, czego nie zamierzałem robić. Trudno. Świat tak chciał. Widocznie tak chciał. Okej, dziękujemy w takim razie za spotkanie. Bardzo proszę. I zapraszam na kolejne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu.